Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną zwycięski i wielki Bu. Siemanko. Dobra bitka po prostu, fajnie się to oglądało, jeśli mówimy o kibicach. Że kibicom się podobało? Tak, tak słyszałem. To cieszę się, no to chyba o to w tym chodzi, nie? Dobra, wiedziałeś... Przepraszam, tracę werwę już, kurde, bo tyle się już nagadaliśmy, że musisz zrozumieć, że spływam, nie? Dobra, myślałeś, że... czy spodziewałeś się po lupie więcej? Nie wiem. Nie wiem, wiesz co, od spodziewania się jest mój trener, nie? Ja jestem od wykonywania jego poleceń, nie? Ja jestem za głupi, żeby myśleć w tym wszystkim, po to mam trenera, który jest moim mózgiem USB i wiesz, tak samo na treningach, nie? Ja już do tego stopnia ograniczyliśmy moje myślenie nawet co do treningów, że ja się, kurde, już pytam trenera, czy ja mogę podbiec, nie wiem, na przykładowy autobus, nie? Bo ja przeważnie się zajeżdżałem poniedziałek, wtorek, środa, ciężkie treningi, a czwartek najcięższe zapasy, czy sparingi, bo trenerze, czy ja mógłbym nie przyjść, więc ja muszę ustalać każdą aktywność fizyczną z trenerem, nie? Ja jestem za głupi na to. Pokonałeś Nikolę, pokonałeś potem... Nikola, gratuluję, przed chwilą wygrał walkę, nie? O, to gratulujemy. Trzecia wygrana z rzędu, no teraz już chyba nikt nie powie, że jesteś ogórkiem, który bije też ogórków. Lupa, no, do ogórków na pewno nie należy. Jak ktoś się będzie chciał przyjebać, to się zawsze przyjebie, nie? To teraz, kurwa, wiesz, że chłop z budowy, nie? Nie wiem, nie ma co się przejmować tam, wiesz, tym hejtem, nie? Róbmy sobie swoje, bawmy się, wiesz. Wszyscy chyba są szczęśliwi, odbiór jest tego w miarę spoko. Nawet patrząc na tym, że odzywają się do mnie, wiesz, sponsorzy, i ludzie, którzy mnie wspierają ze środowisk, na których zdanie mi trochę zależy. No właśnie mniej więcej o środowisko miejskie, stop kokaina, wiesz. I ja bym tą wartość chciałbym prowadzić, nie? Że jednak sport, gdzieś ja nie porzucam tego, że jestem chłopakiem z bloków. Staram się nawet, kurde, odczarować ten głupi wizerunek, że tej groźnej ulicy, tych napompowanych, kurde, głupków w czarnych koszulkach, wiesz, co krzywdą słabszych, a i to samo pokazuję na YouTubie, nie, że z panem z ławki pogadam, że jeździmy do środowisk, do których normalnie ludzi nie zapraszają. Domy dziecka. Domy dziecka i tak, to jest życie ulicy, graficiarze, raperzy, kurwa bezdomni, wiesz. Prawdziwe życie. To jest życie bloków, a nie kurwa napierdolić się sterydem i krzyczeć na słabszych, albo wiesz, w 15 skopać kogoś na dyskotece, kurwa, to nie pijesz, kurwa, do kogoś? Nie, ogólnie, bo zawsze, kurwa, borykałem się z tym, nie, zawsze się tym brzydziłem i wiesz, to jest urok dzisiejszych czasów, nie, nikt nie załatwia se solówki, tylko najlepiej przyjść o paru więcej, ewentualnie jak już jest się w niedowadze, to się ratować, wiesz, jakimiś, kurde, atrybutami. Nikt nie podejmuje już takich męskich wyzwań, typu dać se po ryju i iść na piwo, nie? Bo to jakaś, kurwa, się zrobiła ujma, wiesz, no, skopać słabszego, czy wiesz, i naćpać się mefedronem, nie? No, kurde, no, nie tak wygląda ta ulica, na którą, kurde, się tak powołujecie, nie? Była, kto teraz, bo... Moim zdaniem bardzo ciężko będzie ci teraz dobrać odpowiedniego przeciwnika, no, który musi tym poziomem sportowym, o którym mówisz, no, być na wyższym levelu. To już nie może być osoba, która gdzieś będzie graniczyła pomiędzy Lupą, pomiędzy Nikolą, tylko to musi być teraz ktoś mega mocny. Nie wiem, ja nie, wiesz, ja nie jestem odbudowanie karty. Tarzan się pcha w gips, 2 lata próbujemy się spiąć. Wiesz, trenuję po tej gorszej stronie Trójmiasta. Więc może nie jakiś tam, kurde, zaogniony konflikt, ale wydaje mi się, że wiesz, fajne utarcie nosa, nie? Bardziej, że kurde, no ja się nie czuję jakimś tam, kurwa, wielkim fajterem, nie? Postaram się improwizować, odnajduję się spoko, ale tak jak mówisz, nawet jakby faktycznie padło jakieś wyzwanie z dużym nazwiskiem, to też spoko, bo nie miałbym presji, tak jak wiesz, że kurwa musisz wygrać, bo się okaże, że kurwa jesteś jednostrzałowcem i po tobie, nie? Tylko to, wiesz, wychodzenie do dużych nazwisk daje ci już respekt za wyjście,
kurde, możesz tylko wygrać albo wygrać, nie? Która walka z dzisiejszej karty, oprócz twojej, zaskoczyła cię najbardziej? Żadnej nie widziałem. Wiesz, albo który, się... To decyzja, który werdykt? Ja nawet nie znam za bardzo, wiesz, wiem, że Paweł wygrał dwie chyba zadory, widziałem końcówkę, ale kurde, ja się albo rozgrzewałem do swojej walki, albo się myłem, albo kurde, gadam z tobą, nie? Zaskoczyło cię to, że Dominik Zadora pokonał Kasjusza, no bo mało osób stawiało na Zadorę, to można było usłyszeć podczas ostatniej konferencji czy ważenia. Nie, ja widziałem, że to może być w obie strony, nie? Ja... Zdarzyło mi się ćwiczyć z Dominikiem i zdarzyło mi się ćwiczyć z Kasiuszem i wiedziałem, że mają niezaprzeczające sobie argumenty, że i to może wygrać. Kurde, Kasiusz ma bardzo, może, ja nie wiem, czy dalej uchodzi za frika, a nie sportowca, ale Kasiusz sam mówi, że jest, on sam mówi, że jest frikiem. Ale Kasiusz ma bardzo silny prawy sierpowy, nie wiem, czy to według wszystkich tych znawców wychodzi, wiesz, na filmie, ale ja zdarzyło mi się parę razy z nim sparować. Kurwa, to gasi. Mi też gasi światło na chwilę. Ja oddaję mu instynktownie, bo mam czarno przed oczami. A robiłem też z Dominikiem i wiem, że bardzo kąśliwie potrafić, bardzo, no, jest w chuj dynamiczny, nie? Wiesz, no, jest... Tak jak się przeważnie zestawiało zawodników MMA właśnie z włodarzem, to oni jednak bazują też na parterze, a Dominik jest stójkowiczem, nie? No ale to mogło się skończyć, o kurde. Ale to mogło się skończyć w obie strony, nie? Zapraszamy Kasjusza, czy... Nie, wiesz. Ja na pewno chcę odpocząć, nie? Wiesz, ja się nie zmęczyłem w walce, a już padam na gębę, to nie męczmy Kasjusza, że widać, że ucieka, nie? Chciałem cię zapytać, troszeczkę takie pytanie wybiegające w przyszłość, może troszeczkę marzycielskie dla ciebie, tutaj możesz puścić wodze wyobraźni, albo może masz inne zdanie na ten temat. Czy ty masz ambicje takie, żeby kiedyś na przykład zawalczyć w KSW? Nie. Nie starczyłoby mi życia. Wiesz co, już bardzo mocno odbija się na mojej rodzinie. Wiesz, ja mam dopiero... Co mi się córka urodziła i ja bym chciał się nacieszyć każdą tą chwilą. Wiesz, ja rozumiem, że dużo osób przygotowania robi na sztukę, bo to już są duże wypłaty i łatwo wejść i zrobić, ale jak ja mam coś robić, to chciałbym robić to dobrze i się kurwa przygotowuję naprawdę. I no wiesz, no bardzo to cierpi moje życie rodzinne, a ona drugi raz nigdy nie będzie w tym miejscu, gdzie jest, nie? No, to nie przeszkadzam. Dzięki wielkie. Dziękuję. Najlepsze antyfakty w internecie.